Dobra, przede wszystkim najważniejsza rzecz, którą trzeba zrobić i bez tego ani rusz w ogóle z analityką, zadajesz sobie pytanie, jaki jest mój cel biznesowy. To brzmi bardzo banalnie, no bo z reguły wiemy, jaki jest mój cel biznesowy, ale chodzi o to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie konkretnie akcje na stronie przynoszą mi kasę, co się musi zadziać, co po kolei musi się wydarzyć. To jest pierwszy niezbędny krok, bez tego nie ma co siadać do analityki. We wszystkim tak naprawdę, ale najbardziej w wprowadzeniu perspektywy klienta do tego, co robimy, to jest o tyle ważne, że dobre praktyki istnieją na rynku, można sobie je wygooglać, każdy ma do nich dostęp, więc twoja konkurencja właściwie też z nich korzysta. A w momencie, kiedy ty zaczynasz badać zachowania swoich klientów i odpowiadać dokładnie na to, czego oni potrzebują, jakie mają pragnienia, marzenia i w ogóle czego oczekują od twojego sklepu, no to wygrywasz z konkurencją, bo dajesz personalizowane doświadczenie. Najważniejsze w ogóle, jeśli chodzi o pracę kreatywność dane, to jest jedna ważna, istotna rzecz, bo często ludzie sobie myślą, nie wiem, kreatywna księgowość, to niedobrze, nie? To nie o to chodzi. Nie robisz tak, że bierzesz dane i potem kreatywnie je opracowujesz, tylko masz kreatywny pomysł, ale sprawdzasz w danych, czy on ma sens. I dlatego te dane, które wykorzystujesz i ta cała analityka, którą robisz, ona ci pomaga dowozić lepszy efekt na koniec dnia, taki bardziej kreatywny, bardziej sensowny, bardziej trafiający w serduszka klientów.